Siemano, chciałbym dzisiaj tylko wiedzieć, czy jestem mądrzejszy od piątoklasisty. Moja odpowiedź na chwilę obecną brzmi: oczywiście, że nie. Trzeba mieć dystans. No i dzisiaj, drogi widzu, zagramy w czy jesteśmy mądrzejsi od piątoklasisty. Mamy do wyboru pomoc w postaci czterech, właściwie pięciu osób. Nawet nie umiem liczyć. Do czego ja się zabieram? Jaki piątoklasista? Jest Inga. Inga ma specjalność geograficzną i astronomię, czyli może wiedzieć, gdzie leży Mars. W takim połączeniu. Mamy Łukasza, który ma wiedzę ogólną i umie czytać lektury, w sensie zna lektury. Jak może mieć wiedzę ogólną, jak on ma 7 lat? Jaką wiedzę ogólną? O czym? O rozwoju chrząszczy? Jest Ola, która ma specjalność muzyka i plastyka. Czyli jak rysuje starej po kuchni farbami, to przy okazji śpiewa albo dmie w puzon. Jest Marcin, który specjalizuje się w polskim i w historii. I Marcin mi się przyda, dlatego Marcina chyba weźmiemy sobie. Jeszcze mamy Zuzę, która wygląda jak ta księżniczka ze Star Warsów. I ona się specjalizuje w przyrodzie i ekologii, czyli jest młodą aktywistką. No nie, Marcin będzie najlepszym wyborem polski historia. Ale zanim dowiemy się, czy ja jestem mądrzejszy od piątoklasisty i czy będę miał w ogóle jakiekolwiek podpowiedzi, zostaw łapeczkę w górę, zostaw tych łapeczek, powiedzmy 5000 jak piąta klasa, jeżeli skończyłeś 5 klas szkoły podstawowej. Musisz zostawić łapeczkę w tym momencie. Czas się kończy, ale dziękuję, że jesteś, bo dzisiaj przekonasz się, jak bardzo jestem głupi. I jak piątoklasiści, te pytania po prostu są ciężkie. Dobra, i mamy 10 pytań od plastyki, przyrody, biologii, wiedzy ogólnej, słownictwa, edukacji obywatelskiej, edukacji ekologicznej, lektury, historia, gry i zabawy, do tego, że tych pytań faktycznie jest 10 i to nie ma znaczenia, co my teraz wybierzemy. Poziom trudności i tak będzie ten sam i pytanie następne będzie nas prowadziło do 100 tysięcy złotych wygranej. No i dobra, zaczynamy od historii, bo wziąłem gościa, który z języka polskiego i z historii jest dobry, czyli Marcin nam pomoże. Mieszko I zmarł 26 lat po przyjęciu chrztu. W którym roku zmarł? 966 to jest przyjęcie chrztu przez Polskę. Tak? 66. No to miał 26 lat. No to wychodziłoby na to, że jest to 92, tak? 66 plus 26 to jest 86 plus 6, 92. Nie ma innej odpowiedzi. Marcin, nie jesteś mi potrzebny, przynajmniej na razie. Mamy 50 zł, od tego trzeba zacząć, od czegoś trzeba zacząć, nieważne czy to jest tam 100 czy 50, teraz gramy o 100, wybierając kolejną kategorię, która i tak by nic nie zmieniła. No ale z czego on tam był dobry? Polski, historia, nie? A może wziąłbym lektury? Tak z czystej ciekawości, co my tutaj mamy w lekturach? Jak ma na imię bohaterka plastusiowego pamiętnika Marii Kownackiej? To nie wiem, czy to jest Maria Kownacka, właścicielka plastusia. Tola Tosia Pyza. To akurat nie jest trudne pytanie z racji tego, że moja córka ma tak samo na imię i jest to jedna z nielicznych lektur, które ja przeczytałem poza kamizelką. Więc jest to oczywiście Tosia. No i mamy stóweczkę. Tutaj akurat wjechamy. Marcin, nie... Wjechamy? Nie ma takiego słowa. Marcin, nie jesteś mi potrzebny. Przynajmniej na razie. Gramy o 200. Czy to się uda? A, i teraz mogę zmienić sobie pomoc. Myślałem, że Marcin będzie ze mną do końca, a tak naprawdę się ani razu nie przydał. A, bo po lewej stronie jeszcze mamy ściągę i gotowiec, z którego możemy skorzystać. No dobra, no to teraz potrzebuję młodą aktywistkę od przyrody i ekologii, która pomoże nam w trudnych pytaniach związanych z przyrodą i ekologią. Zaczynamy od przyrody. Zuza powinna wiedzieć. Jak się nazywa mały owadożerny ssak europejski o ciele pokrytym ostrymi kolcami? Postrzałka, jeż, borsuk. Nic z nich nie ma... Czy jest małym owadożernym ssakiem jeż? Rodzą się... No tak, będzie to jeż i tutaj Zuza też mi nie jest potrzebna. No nie mów, że nie mam 500, znaczy 200. Do 500 to my jeszcze dojdziemy. Do 100 tysięcy nie jest daleko, wybierzmy temat. Czekaj, z czego ona miała? Przyroda i... ekologia, nie? I dobra, weźmy edukację ekologiczną. Musisz mi pomóc, Zuza, chyba że będę to wiedział. Jakie rośliny dominują na łące? Trawy, krzewy, jagody. Na łąkach zdecydowanie trawy. No nie, no gdzie krzewów będzie więcej od traw? Nie ma takiej możliwości. Trawy, krzewy, jagody. Trawy! Zuza, nie przydasz mi się. Na łąkach są trawy. Mamy 500. To są bardzo podchwytliwe pytania. Nie dajmy się nabrać, kurczaki pieczone. Mamy Ole, muzyka i plastyka. Dobra, wiesz, po kolei lećmy, nie? Muzyka i plastyka, czyli będą jakieś obrazy i... Muzyka, plastyka, oczywiście, że tak, ona powinna nam pomóc, jeżeli sobie nie damy rady. Kubizm. O! Nazwa ugrupowania malarzy, technika nakładania farby, kierunek w malarstwie. Jest to kierunek w malarstwie, ale jak często robię miniaturki, to jest taka opcja artystycznej zmiany miniaturki właśnie na kubizm. Ale poszedłbym w kierunek w malarstwie z racji tego, że mam 1500 zł. Nie ma znaczenia, nie ma znaczenia. Idziemy po 100 tysięcy i to powinno się udać. Co ona miała? Plastykę i...
muzykę. I teraz kuźwa mi nie pomoże. Może gry i zabawy, ty, to by było takie logiczne, nie? Gry i zabawy, Ola, musisz to zrobić, wierzę w ciebie. Kto w dziecięcym wierszyku przebrał miarę, no i trach? Kto w dziecięcym wierszyku przebrał miarę, no i trach? Co może stąd trachnąć, wybuchnąć? Jaś obżartuch, na pewno, jak zeżar 72 cheeseburgera z McDonalda, no to już tam mogło coś w jelitku pójść nie tak. Dzbanek? Czy pan Czarnek coś zrobił? Wydaje mi się, że jak na dzban i dzbanek nie byłoby o tym lektur i czegokolwiek innego, czy wiersze nawet, ale balon tutaj by się zgadzał, więc pójdźmy w balonik, to powinno być git. 3000... Nie znam tego wiersza do końca, ale to było logiczne. 3000 jest nasze, lecimy oczywiście dalej. I skończyła nam się pomoc Oli, ale mamy jeszcze Łukasza i Ingę. Geografia, astronomia, wiedza ogólna i lektury. Jaką ty, typie, możesz mieć wiedzę ogólną? Odpowiedz mi na to pytanie, nie mam już lektur. Dobra, dawaj, Łukasz, pokaż co potrafisz, pokaż na co cię stać. Ja chyba nie zaskoczyłbym, jakbym nie wybrał wiedzy ogólnej, tak? No, wiedza ogólna musi pójść w tym momencie. Tutaj nie ma innej opcji. Tipi! Mimowolny skurcz mięśni twarzy, to by było całkiem ciekawe, ale niestety nie jest poprawną odpowiedzią. Rodzaj świątka z dużym nosem, Iga Świątek, duży nos, nie, to raczej duża rakieta. Jest to oczywiście indiański namiot, taki namiot swego czasu nawet rozkładałem córce w pokoju mistrza, który możecie kojarzyć z odcinków, no i jesteśmy dalej. Łukasz, nie przydajesz mi się z wiedzy ogólnej, przynajmniej na razie. Ale co on tam miał jeszcze? Mamy 12 koła, no i wydaje mi się, że te 100 koła spokojnie możemy zrobić w dzisiejszym odcinku. No on miał wiedzę ogólną. Co on, kuźwa, jeszcze miał? Edukacja obywatelska. Tutaj mi raczej nie pomoże, ale wiedza ogólna. Może ta edukacja obywatelstwa, słownictwo? Wydaje mi się, że to będą jakieś takie, wiecie, RZ, rzecz z kropką, coś takiego. Dajmy edukację obywatelską. Prezes Rady Ministrów Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej to inaczej. No nie żartujcie sobie, no jeśli chodzi o tematy polityczne, no jestem na bieżąco, chcąc nie chcąc, no trzeba wiedzieć, na kogo głosować, jak to wygląda, dlaczego rośnie ZUS i tak dalej, więc jest to oczywiście premier, prezydent może go powołać, prezesa Rady Ministrów, kanclerz na pewno nie, więc na chwilę obecną nie pisz pan Mateusz Morawiecki, 12 tysięcy koła już mamy i jest bardzo blisko do zwycięstwa. Zostają nam 3 pytania i 2 pomocy od Ingi, która specjalizuje się w geografii i astronomii. Tutaj nie ma takich kategorii, więc czy ona może mi pomóc? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Mamy biologię i słownictwo, czyli 2 kategorie, które kompletnie nic mi nie mówią. Ale pójdźmy w biologię. Słownictwo zostawmy sobie na koniec. Jak nazywamy stan jędrności żywej komórki roślinnej spowodowany wysyceniem jej wnętrza wodą? Osmoza to na pewno nie będzie. Czym była mejoza? A turgor to brzmi jak miejscowość w Hogwarcie, gdzieś niedaleko, albo kuźwa we Władcy Pierścieni. Z Mordoru do Turgoru można bezpośrednio iść pieszo, w laczkach. Nie, tutaj przyda się... Mógłbym wziąć gotowiec i ściągę. Ściąga to prawdopodobnie Inga mi pomoże, a weźmy jakiś gotowiec. Był to Turgor. Okej, czyli to jest ta miejscowość między Hogwartem a Rivendell, której bym nie obstawiał prawdopodobnie. Mamy 24 koła, ale nie czuję się z tym dobrze, ponieważ nie znałem odpowiedzi na to pytanie, a to chyba nie było takie trudne. Słownictwo. No tutaj już powinienem sobie poradzić, ale zobacz. Mały, niedopalony do końca kawałek świecy, niedopałek, ogarek, świekra. Świekra to w ogóle pierwsze słyszę, to nie ma nic wspólnego ze świeczkami. Mamy ogarek i niedopałek. Niedopałek to raczej na twojego kolegę, którego nie lubisz, na jakiegoś peta z osiedla, możesz powiedzieć, więc najbardziej pasował był ogarek. No ale teraz, czy mogę wziąć ściągę? A weźmy ściągę. Inga podpowiada nam, że to jest niedopałek? Naprawdę niedopałek? Nie, to nie jest twoja mocna kategoria, ja w to nie uwierzę, nie? Jak to jest świekra, to padnę. Dobra, walę ogarek, trudno. Inga, nic nie umiesz! Byłaś zbędna tutaj i niepotrzebna. Ale mam pytanie za 100 tysięcy teraz i jest największy problem, ponieważ nie mam już podpowiedzi. Nie mam wsparcia od młodzieży i kończy mi się piosenka. Pytanie za 100 koła. Która pisownia jest poprawna? Żerżucha. Czyli wszędzie jest żerżucha, tylko jak się kuźwa pisze? A to nie było przez dwa rzet? Żerżucha. Na pewno pierwsza jest RZ. No nie zaczyna się żerżucha od ży, nie ma szans. No i teraz jestem w kropce, ponieważ jeżeli nie odpowiem na to pytanie, to prawdopodobnie zostanę pośmiewiskiem internetowym i
Nie mam nawet pomysłu. I nie mam przed oczami tego wyrazu. I wiem, że żeżuchę to mamy posadzoną na Wielkanoc teraz. Ale obstawiałbym RZ i Rz. Rzeżucha. Aż się posmarkałem. Nie. Mimo, że się posmarkałem prawie. Nie zrobię tu cięcia, bo wyszłoby, że jestem krętaczem. Najgorszym krętaczem, który nie jest mądrzejszy od piątoklasisty. No, myślałem, że moja wiedza ogólna jest dobra. No i jest dobra, tylko zawsze znajdzie się jakieś pytanie, które ci kuźwa nie spasuje. Więc szczerze mówiąc, żerżucha, to odpada. Trójka na pewno odpada. Rzerzucha, to w ogóle jest jakieś abstrakcyjne. Dwa RZ przy sobie. Rzeżączka też nie jest bardzo. Nieważne, czemu pomyślałem o rzeżączce. Dobra, bierzemy RZ-E-żucha. Rzeżucha. Gdzie jest moja muzyka? Halo. Przy muzyczce można odpowiadać. Miejmy nadzieję, że jest to dobra odpowiedź. RZ i Rz. Wszystko w temacie i luźne gacie. Gratulacje, masz 100 tysięcy złotych. Nie wiem, co z tym zrobię, ale wiem, że powinieneś zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję. Masz link do tej gierki pod spodem i sprawdź, czy jesteś mądrzejszy od piątoklasisty. Ja nie jestem absolutnie, ale Inga to mi kuźwa nie chciała pomóc.